Это было здорово, Андрей. Наш президент компании Transaero Sport Industrie и от сборной России. Это было здорово. Ну, наверное, меня спрашивают, с каким настроением мы приехали, как мы отнеслись к этой победе. Я могу сказать, что мы уже больше недели в Польше, и мы очень рады, что нас радушно встречают. Мы сначала были в городе Дзержонев возле Вроцлава, теперь мы уже 3 дня в Цеханове. Везде нас прекрасно встречают. Но мы играли уже 2 игры. Сначала мы играли в Дзержонев, и там мы проиграли, а сегодня мы выиграли. Поэтому мы взяли матч-реванш, мы довольны. У нас в наших любительских играх счет равный 1-1 между Россией и Польшей. Okazuje się, że ekipa rosyjska była lepszym zespołem. No cóż, друзья, всем спасибо. Mieliśmy co prawda sporo okazji w drugiej połowie do wyrównania, nawet wygrania, ale niestety mieliśmy trochę mało szczęścia. Wygrali lepsi. Także gratulujemy drużynie Rosji i miejmy nadzieję, że rewanż będzie w Moskwie i wtedy wygramy my. W ramach wolnego czasu i w ramach takiego, można powiedzieć, kontaktu ze społeczeństwem. Ale trochę żalu jest, że przegraliśmy? Nie, to jest zabawa, to jest sport. To jest przyjemność, to jest bieganie, to jest zdrowie. A kto wygra, to mało znaczy. Nie, żalu nie, bo był taki przyjemny, towarzyski mecz. Przede wszystkim upamiętniający Euro w Ciechanowie. A jak się grało? Bardzo dobrze. Ja nawet zbytnio się pewnie zmęczyłem. Bo się może nie za mało wysilałem.